Cześć, Strefa Hanasa się kłania i Kamil Hanas. Siemanko, Keep the Beat z tej strony. Razem z Kipim wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić Dzień Dziecka we Wrocławiu. Mamy piłeczki od Spaldinga, mamy koszulki od Spaldinga, mamy Kipi też książki. Mamy książki o NBA od wydawnictwa SQN. Generalnie mamy taką akcję, że skoro jest Dzień Dziecka, chcieliśmy sprawdzić, ilu dzieciaków pojawi się na boiskach do koszykówki na terenie Wrocławia. Spisaliśmy sobie kilka adresów, dzisiaj je odwiedzimy i zobaczymy, czy koszykówka na boiskach we Wrocławiu istnieje. Bardzo mi zależało na tym, żebyśmy rozpoczęli to na Kuźnikach, na boisku, na którym ja zacząłem grać. Co prawda to boisko inaczej wygląda, jest taki tartanik, ładny kosz, troszeczkę inny. Może pan Adam wklei jeszcze, jak to kiedyś wyglądało. Więc co? Młody, chcesz po coś ten trafić? Dasz radę? Jesteśmy na kolejnym boisku, ulica Koszykarska. Ekipa się zbiera, jeszcze przyjdzie podobno 8 klasa, ale my zaczniemy już pierwszy konkursik. Zrobimy walkę o piłkę do koszykówki od firmy Spalding. Kto trafi pierwszy 5 trójek, dostaje taką piłeczkę, także ja organizuję ekipę. Jak masz na imię, przypomnij mi, ty byłeś na boisku w Nowym Dworze. Tak. Też wygrałeś, co wtedy wygrałeś? Też piłkę. To teraz masz... jest zajechana i... Zajechana, tu masz teraz wiatr, już z Marcinem Bertatem jeszcze z Wizards, także... Traktujemy w takiej kategorii, że mamy nawiązanie do lat 90, to faktycznie to boisko daje radę pod tym względem. Rękę tak zostawić. Tak zwana miękkość kiści. Nie, dobrze, ta prawa jest dobrze. O, spróbuj teraz. O, dobrze, o! No, jedziesz. Będzie kosz. Zabrakło. Ale może za jakieś 10 lat będą kadrowiczkami Polski. Jest! Emocje sięgają zenit. Ty już masz dwa? Wygrałaś. Powiedziałem dwa, to wygrałaś. Proszę bardzo. Tu piłeczkę od firmy Spalding. Napompować ci ją. Gratulacje. Gratulacje. Czy chcesz taką do domu? Może mi pan na Gorty, jesteś do ten. Do wygrania. No i dwie, trzy klasyki. A, już się nie nagrywa. No, daj, kobi. Dałem pierwszego bloka w życiu. Ten tak. Pan mnie pamięta, bo tak jak było. 5 lat, w 5 klasie. Klasa, no. Ja nie pamiętam nic. Ty się bałeś walki w tłumie, wycofywało się zawsze i rączka dlatego później ci chodziła. Tata. Nawet nie wiesz o tym? Tata pokazywał, że łokieć, kolana. No dobrze, ale mówię, tak nie chciałeś się bić specjalnie pod koszem. To potem mnie w Śląsku tak jak ze smyczy spuszczali, że teraz musisz wszystkich, tak, teraz. Paul Pierce prosto z Łodzi. Słuchaj, przyjechałeś z Łodzi dla Kipiego, prawda to? Tak, ja jestem samą prawdą. Jako Paul Pierce potwierdzam. Sama prawda. Dobry, sama dobry. Prawda. Nie no, kolega przyjechał 250 km, żeby posiedzieć z nami pół godziny na boisku. To jest naprawdę miłość do koszyków. Tak. To jest też klasyk, kurczę. Scepter i Dasios. Ale to taty chyba koszulka nie, jeszcze była. Tak, a, po bracie, no tak, no bo takich już nie robią klasy. O, i taka, zobacz, elegancko. Panie Adamie, pasuje? Będzie na zaś. No to proszę, to dla ciebie jest. Masz jakąś eskę? XS-kę. XS-kę? No to ma mój rozmiar. We'll be right back.
Szczerze, no, dziękuję. Że oglądałeś trochę odcinków. Szczerze, to wszystkie. Tak? No. Który najciekawszy był? Najlepszy dla mnie, Aaron Cel. Świetnie się wypowiadał, inteligentny człowiek, bardzo. Kto aktualnie jest w NBA najbardziej potężnym Grekiem? Janis Antetokounmpo. No i pięknie, królewiczu drogi. Tata. Piękny album, mentalność mamy Kobiego Bryanta, bardzo fajna, motywująca książka. Gdybym był w twoim wieku i dostał taką książkę, to wierz mi, byłbym lepszym człowiekiem, więc wykorzystasz to dobrze. I to wtapczam. To jest podcast, też oglądasz? Oglądam. To fajne. Patrz to, kurwa, to znalazłem. Team Duncan. Dziękuję bardzo. Płyta Maseja, przyda się trochę przekinania, ale, super. Ale dla to się, to świetnie. Dziękuję bardzo. Czemu ja tu? Nie mieszczę się. Ach, kurwa. Znak, że byliśmy. O. Wandalizm. Przyjemne siateczki tutaj są bardzo. Tak? Tam miękkie, metalowe takie. No dobra. No i pasuje, no. Elegancko. Jak masz na imię? Karol. Interesujesz się koszykówką? Trochę tak. Tak? To jaka jest twoja ulubiona drużyna? Brooklyn. Myślę, że trzeba poćwiczyć. Babunia jeszcze, gratulacje, chodź do nas. Będzie to pasowało? Przynieś sobie. Myślę, że tak. Brawo. Co? Proste. A proste, ale trzeba coraz szybciej robić. Kto zdobył nagrodę MIP w tym sezonie NBA? Ten to się zna na koszykówce. Fan Nowego Jorku. To jest właśnie produkt placement, reklama przy okazji konkursu. Jak to się robi? Muszę to jakoś uchwycić. Boże, ja już mi ręki mi zabrakło. O! Zaznaczamy, że byliśmy. Dzięki wielkie. Kto trafi z połowy, dostanie piłkę od naszego partnera. Kosz jest hardkorowy, bo siatka wisi tak po prostu gangstersko. Aj! Gratulacje. Dzięki. Tak coś czułem, że to ty trafisz. Piłeczka tak Spadinga jest twoja. Pięknie to było. Dziękuję. No gram z chłopakami, bo taka była wola ludu. Moja pierwsza gierka 5x5 od sierpnia 2017 roku. Wow! Na nóżka? Tak serio? Tak serio? Nie chciałem od razu trafić. Pierwszy koszykarski tour Chodź na Bojo, Kamil Hanas oraz Keep the Beat uważamy za zakończony. Odwiedziliśmy 5 boisk na mapie koszykarskiego Wrocławia. I było naprawdę bardzo w porządku. Widzieliśmy zarówno adeptów młodszych koszykówki, w średnim wieku, starszych fanów koszykówki. Jak to myślisz, Kamil? Było spoko? Myślę, że to było bardzo fajne wydarzenie, bo były właśnie, tak jak powiedziałeś, dzieciaki, byli tak jak teraz starsi adepci i byli też najstarsi. Wszyscy byli głodni koszyków, widać, że wszyscy są spragnieni grania na dworze. Ja bardzo chciałem podziękować z miejsca tutaj naszemu partnerowi, firmie Spalding, która ufundowała koszulki i piłki dla dzieci, dla naszych gości. Ty też wydawnictwu. A książki z wydawnictwa SQN z kolei powędrowały do osób, które
coś wiedziały na temat NBA. Natomiast super wydarzenie, dziękuję Ci bardzo za to i chodź na Boje O2, myślę, że powtórzymy jeszcze. To, może nawet w tym roku jeszcze. Ja bym proponował jeszcze na jesień coś wymyślić, także... Dziękujemy oczywiście również, panu Adamowi za cierpliwość oraz podróżowanie z nami. No i całej ekipie, wszystkim chłopakom między innymi, że chcieli przyjść, po prostu znaleźli czas, są też ludzie, którzy urwali się z roboty, żeby tylko nas zobaczyć, także dziękujemy wszystkim bardzo, naszym partnerom, pan Adam ładnie wklei i do zobaczenia niedługo. Niech pierwsza osoba mi odpowie, przekrzyczy resztę, podczas słynnego mistrzostwa Bostonu w 2008 roku. Kurde. Po pierwszej nutce, kolega, kurde. Po pierwszej nutce, dokładnie. No gratulacje, w takim razie wygrywasz konkurs. Dziękuję. A co powiedział? Nie wiem, co się stało, nie zdążyłem zadać pytania, wiesz?